Witam Państwa w salonie autorów IPN. Spotykamy się w ramach projektu internetowych spotkań autorskich targów książki historycznej, a jest ze mną bezpośrednio, bez łącz, pan profesor Mirosław Suproniuk, współautor wraz z Katarzyną Moskałą książki o Władysławie Raczkiewiczu, prezydencie na uchodźstwie, imponującej książki, która ma taki podtytuł Biografia fotograficzna. Dlaczego taki podtytuł? To jest bardzo ważne. Po pierwsze, nie należy zapominać, że jest to przede wszystkim zbiór fotografii. Zależało nam, aby przypomnieć wartość dokumentu ikonograficznego. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że historyk dostaje do ręki dokument pisany, źródło narracyjne, czy bezpośrednio wytworzone w trakcie pewnych wydarzeń historycznych, czy są to wspomnienia, dzienniki, czyli coś post factum, ale jednak pisane przez świadka. Ignorujemy dokumenty ikonograficzne. One są czasem ilustracją w książkach, na wykładach czy w programach telewizyjnych, ale samych wydawnictw ikonograficznych, które pokazywałyby wartość fotografii w opisaniu jakiegoś zjawiska czy opisaniu jakiejś postaci, praktycznie nie ma. I ten album, który miał być początkiem pewnej serii opisu czy edycji źródeł ikonograficznych do dziejów Urzędu Prezydenta na Wychodźstwie, jest pierwszą próbą przywracania wartości źródłu ikonograficznemu. Dlatego w tytule nie mogło zabraknąć pojęcia fotografia. A czy był duży problem z zebraniem tych materiałów, fotografii? No, dla historyka kluczowe są zawsze źródła. Dotychczas wydane biografie Raczkiewicza okazały się w trakcie prac nad tą książką skąpe, bardzo skąpe. Nie powiedziałbym, że nawet, że wręcz bałamutne, bo pomijały wiele bardzo cennych, ważnych źródeł, które znajdowały się poza Polską, czy na terenie Litwy, czy na Łotwie, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych. Myśmy do tych źródeł dotarli. Więc sama wstęp pisany, narracyjny, który opracowaliśmy, żeby pokazać zwięzłe dzieje życia Raczkiewicza, wymagał dotarcia do źródeł pisanych szerzej niż to do tej pory było zrobione. Natomiast fotografia, niestety mamy taką sytuację, że II wojna światowa ogołociła nasze archiwa, więc znaczna część fotografii istotnych do dziejów, nawet tylko samej II Rzeczpospolitej, a tu przecież mamy nie tylko II Rzeczpospolitą, ale mamy także najważniejszy fragment biografii, ten najwybitniejszy, czyli emigracyjny. Żeby opisać, żeby znaleźć fotografię, musieliśmy sięgać do archiwów i w Polsce. Tutaj bez wątpienia podstawowym było Narodowe Archiwum Cyfrowe, które posiada dość dużo fotografii, aczkolwiek bardzo źle opisanych. Myśmy musieli przynajmniej w 1/3 tych fotografii zmienić opisy, datację, okoliczności powstania fotografii, co było pracą samą w sobie bardzo przyjemną. Ale oprócz tego sięgaliśmy do zbiorów litewskich, do zbiorów Uniwersytetu Stefana Batorego czy do zbioru Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie. Trafiliśmy na zbiory, które znajdują się w Archiwum Uniwersytetu w Dorpacie i wreszcie Archiwum Emigracyjne. Nie zachowało się Archiwum Raczkiewicza, ale jedynie ten fragment, który dotyczy Urzędu Prezydenta, ale i on jest bardzo mocno przetrzebiony. Jednak zdjęcia, które się tam znajdują, także zdjęcia w Instytucie Sikorskiego w Londynie, także zdjęcia w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku, one uzupełniły tą narrację fotograficzną. Więc tych źródeł fotografii do tego albumu było przynajmniej kilkanaście. I stąd, jak rozumiem, świadomy przez pana profesora i współautorkę podział tej książki na dwie części. Książkę tekstową i fotograficzną jako dwie odrębne całości. To prawda i w obu częściach mamy narrację chronologiczną. Inaczej się nie dało, chociaż mamy świadomość, że tak wybitna postać i tak wielowarstwowa, zajmująca się bardzo wieloma różnymi aspektami działalności, mogła być opisana na różne sposoby. On był jednak człowiekiem wybitnie zdolnym i wybitnie czynnym w II Rzeczpospolitej. Urzędy, które zajmował, prace, które wykonywał, wzajemnie się przenikały, więc sama chronologia nie jest może najważniejsza, ale dla zrozumienia postaci i życiorysu ona stanowiła taki główny kręgosłup tej książki. Dlaczego
użył pan słowa wybitna postać. Na czym wybitność Władysława Raczkiewicza polega? Druga Rzeczpospolita wytworzyła pewną grupę, niezbyt liczną, wąską grupę kilkudziesięciu osób, które z nadania, tego pierwotnego nadania marszałka Piłsudskiego, zaufani marszałka Piłsudskiego, przez całe 20 lat pełnili na zmianę różne wysokie urzędy i funkcje państwowo-polityczne. Dotyczyło to urzędów wojewódzkich, urzędów miejskich, wysokich urzędów miejskich, urzędów w administracji centralnej, wreszcie ważnych stanowisk w Sejmie i w Senacie. Wreszcie najwyższego, czyli urzędu prezydenckiego. Raczkiewicz ani przez jeden rok dwudziestolecia międzywojennego nie był bezrobotny. Wszystkie funkcje, które sprawował do okresu życia marszałka Piłsudskiego, przez niego prawdopodobnie desygnowany, później przez prezydenta Mościckiego, z którym znali się doskonale, były realizacją pewnych zadań państwowych, które on pojmował jako swój obywatelski obowiązek. Był postacią wybitną, ponieważ kiedy się prześledzi jego biografię, okaże się, że w wielu momentach albo stykał się z wydarzeniami najważniejszymi w historii dwudziestolecia międzywojennego, albo pełnił funkcje istotne dla zrozumienia tego historii dwudziestolecia międzywojennego, albo wręcz był demiurgiem wielu z tych rzeczy, często zakulisowym, jak chociażby przy tworzeniu Konstytucji roku 1935. On był jedną z tych osób, które były najbardziej zaangażowane, choć jego nazwisko prawie nie pada. Był wówczas marszałkiem Senatu, był człowiekiem, który organizował pracę, który przygotowywał większość wydarzeń związanych z przygotowaniem i wreszcie uchwaleniem Konstytucji II Rzeczypospolitej. Więc jego rola była rolą wybitną z punktu widzenia państwowości II Rzeczypospolitej. Nie był osobą z pierwszych stron gazet, chociaż często wykorzystywano go dla ataków politycznych przeciwko innym osobom. Nie był też osobą, która budziła jakieś kontrowersje, a zatem pisano by o nich często, byłyby osobami wzbudzającymi zainteresowania pozamerytoryczne. Był solidnym, znakomitym urzędnikiem, który kilkukrotnie mógł osiągnąć wyższe stanowisko. Przyszło mu pełnić je w okresie najtrudniejszym dla jego życia i dla trwałości Rzeczypospolitej, czyli w okresie II wojny światowej. Czyli był taką klasyczną postacią cienia. Świadomie to wynikało z jego, nie wiem, cech naturalnych, czyli pewnej skromności charakterologicznej, czy chciał taką postacią pozostać i być? To jest dość skomplikowane pytanie. Mnie się wydaje, z racji czytania źródeł, z racji przyglądania się tej postaci, także poprzez źródła ikonograficzne, kiedy widzimy to, czego nie przekaże źródło pisane, to znaczy widzimy jego charyzmę. Wydaje mi się, że był postacią, która w sposób naturalny, samą swoją obecnością, pojawieniem się, wzbudzała respekt. Wzbudzała ciekawość, wzbudzała szacunek, zaufanie. Więc Piłsudski kierował go w te miejsca, które były albo bardzo zagrożone pewną działalnością polityczną, albo bardzo odpowiedzialne, ale niekoniecznie bardzo wysoko notowane w tej hierarchii państwowej. W okresie tworzenia państwowości on odpowiadał tak naprawdę za sprawy kresowe. I w Mińsku, i w Wilnie, do momentu przyłączenia Wileńszczyzny, to on był tą osobą, która tam w dużym stopniu starała się łagodzić i godzić te wszystkie niekoniecznie propolskie czy propaństwowe tendencje w ramach Litwy Środkowej. On był przedstawicielem rządu na terenie quasi państwowości, quasi państwa, jakim była właśnie Litwa Środkowa. On musiał dogadywać się z przedstawicielami Ligi Narodów, które były wrogie jakiejkolwiek państwowości czy propolskości tego terenu. Zatem to samo było w momencie, kiedy zakończono bitwę z bolszewikami w roku 20 i najtrudniejszym obszarem działalności były sprawy wewnętrzne.
Piłsudski jego wyznacza ministrem spraw wewnętrznych na rządy, na drugie premierostwo Witosa, także na okres 21 roku. To są często krótkie momenty, kiedy on działa, ale swoją charyzmą, swoją osobowością potrafi godzić zwaśnione strony. To była jego cecha, którą podkreślają wszyscy. Był człowiekiem niekonfliktowym, był człowiekiem niepartyjnym, zatem nie można go było łączyć bezpośrednio z żadnym ugrupowaniem partyjnym i tym został do samej śmierci. Jednocześnie był człowiekiem odpowiedzialnym, był dobrze postrzegany zarówno przez Stronnictwo Narodowe, jak i przez Partię Socjalistyczną. I jednakowo i przez jednych, i przez drugich niechętnie traktowany wtedy, kiedy trzeba było szukać wroga. Był świetnie postrzegany, czy świetnie poruszał się w towarzystwach intelektualistów, w towarzystwach naukowych, co było szczególnie widać doskonale w momencie, kiedy Uniwersytet Stefana Batorego obchodził dziesięciolecie reaktywacji, czy czterostolecie swojego istnienia w roku 1929, on był wtedy wojewodą wileńskim. To on ocalił trwałość tego uniwersytetu, pomimo pokus, aby likwidować niektóre z wydziałów. On organizował spotkania pisarzy w Wilnie, wspierał orkiestrę symfoniczną. Więc wszędzie, gdzie się pojawił, był postrzegany jako właściwy człowiek na właściwym stanowisku. A jednocześnie był także doskonale postrzegany jako mówca. Skonfrontowano go z marszałkiem Sejmu w roku 30, 32, 3, 4 i ich wzajemne wystąpienia w prasie budziły zawsze te same emocje. Marszałek Sejmu mówi źle, kalecząc język polski, kalecząc polszczyznę. Marszałek Senatu, którym był wówczas Raczkiewicz, mówi wspaniałą polszczyzną. Jego chce się słuchać. Wszystkie zresztą przemówienia sam konstruował. I chyba czeka nas także taka publikacja, która pozwoli nam wydać te jego przemówienia, których jest wcale niemało. Był postacią, jak pan wspomniał, nie pchającą się do mediów, nie pchającą się do gazet. Jego fotografie, portrety prasowe są rzadkie z tamtego okresu. Natomiast był zawsze gotów wesprzeć rząd w tych najtrudniejszych momentach. Tuż przed zamachem majowym, kiedy bałagan w kraju jest potworny. Piłsudski także prosi go, żeby został ministrem spraw wewnętrznych. I jest ministrem spraw wewnętrznych. Tuż przed zamachem zostaje zwolniony z tej funkcji, ponieważ Piłsudski chce najprawdopodobniej, taka jest moja sugestia, żeby został prezydentem. I są badane nastroje, jak zareaguje opozycja na to. Ale on ma wtedy 41 lat. Jest za młody na tą funkcję i będzie na nią jeszcze czekał. I z tym niedopowiedzeniem zostawiamy państwa, ale jeszcze jedno pytanie, które chciałbym panu profesorowi zadać. Dlaczego III RP tak słabo przyswoiła myśl polityczną uchodźstwa i literaturę uchodźstwa? Był taki okres oczywiście na początku lat 90. na wznawianie, wydawanie licznych książek, zbiorów esejów, chociaż głównie to dotyczyło paryskiej kultury, mniej na przykład wydawano rzeczy dotyczące działalności Mieczysława Grydzewskiego. Giedroyć miał lepszą siłę przebicia. Może dlatego, że chociażby, nie wiem, naczelnie największych gazet w latach 90. mieli tą słabość do Jerzego Giedroycia. Żył po prostu. No jeszcze żył, to prawda. Zresztą był duży problem. Zresztą dzieł, artykułów, dzieł pisarskich, nie mówię już o politycznych, powoli pan, Sławomir Cęckiewicz, te rzeczy przybliżają. Dlaczego tak się stało, że właśnie III RP w takim myśleniu o swojej przeszłości jest trochę taką hybrydą PRL-u, no, nie wiadomo z czym, no bo ta myśl nie została przemyślana, przetrawiona, acz pojawiają się odwołania takie antykomunistyczne, ale często one zyskują trochę takie miano takiego frazesu okolicznościowego, no bo one nie są ugruntowane w myśleniu czy w kontynuacji myślenia politycznego odwołującego się do II RP. Co się takiego stało, że gdzieś to zgubiono, zagubiono, zaniechano? Musimy mieć świadomość, że mniej więcej do pojawienia się drugiego obiegu, czyli do drugiej połowy lat 70., praktycznie
nie było w ogóle wiedzy na temat działalności instytucji emigracyjnych, na temat życia i twórczości pisarzy, dziennikarzy czy twórców polskich na uchodźstwie. Wszystko to objęte było zakazem cenzury. Drugi obieg w pewnym sensie, ale w bardzo wąskim zakresie. Trzeba pamiętać, że jednak drugi obieg to były wydawnictwa, do którego docierało kilka procent jednak ludzi. No, głównie młodzież licealna, młodzież uniwersytecka. Raczej tych książek nie czytano z taką samą pasją, jak książki zamawiane w księgarniach spod lady. Więc drugi obieg w niewielkim stopniu przypomniał, czy jakby odzyskał dla świadomości czytelniczej dorobek emigracyjny, ale to wciąż było sterowane. To znaczy główną osobą, której na tym najbardziej zależało, był redaktor paryskiej kultury. On wspierał finansowo reprinty książek kultury paryskiej i w dużym stopniu, to w bibliografiach bardzo łatwo dostrzec, w dużym stopniu przedruki książek emigracyjnych to były książki wydawane wcześniej przez Instytut Literacki. Książki wydawane w wydawnictwach londyńskich, czy wydawnictwach amerykańskich, kanadyjskich czy australijskich rzadko pojawiały się w drugim obiegu. Po roku 90. Pewna grupa osób związanych z drugim obiegiem, które przejęły wydawnictwa koncesjonowane, czy tworzyły nowe wydawnictwa koncesjonowane, wydawało im się, że społeczeństwo czy czytelnicy są przygotowani na to, żeby odzyskać wreszcie w tej euforii wolności tą wiedzę wcześniej dostępną czy zakazaną. I rzeczywiście wtedy ukazało się dużo przedruków, głównie rzeczy wydanych wcześniej. Prawie w ogóle nie ukazywały się w tym czasie nowe wydawnictwa, które próbowały opisać rzeczywistość emigracyjną, czy próbować zestawić źródła historyczne z tamtego okresu. Niewielka ich liczba dotyczyła może tych najwybitniejszych postaci. I wtedy popełniono błąd, to znaczy pewna grupa bardzo zarozumiałych osób postanowiła, że napiszą już monografię emigracji. Ukazała się wielka trzytomowa historia emigracji, bardzo źle napisana, bardzo niekompletna, bardzo w tej chwili wstydliwa w swojej narracji, która zamknęła możliwość badań dla, czy pozyskiwania finansów dla badań drobnych, szczątkowych. I okazało się, że w zasadzie wszystko już zrobiono. Z punktu widzenia decydentów finansowych wszystko zrobiono, bo jest monografia emigracji i zdobyć jakichkolwiek pieniędzy w latach końca lat 90. czy po roku 2000 było praktycznie niemożliwe. Do momentu, kiedy zaczęły być realizowane programy Instytutu Pamięci Narodowej, do momentu, kiedy rzeczywiście zmieniło się pewne myślenie i patrzenie, badania nad historią emigracji były badaniami bardzo szczątkowymi, nieuporządkowanymi, dotyczyły albo czegoś, co było bardzo modne, czyli wybitni pisarze, o Gombrowiczu, o Miłoszu, o Wierzyńskim, czy Lechoniu, czy Józefie Mackiewicz, zawsze można było napisać, bo taką książkę zawsze opublikowano, ale przecież to jest góra, czy szczyt wielkiej góry lodowej, którą jest cała kultura, czy historia emigracji. Być może poza niewielkimi ośrodkami, takimi jak właśnie ośrodek toruński, z którego pochodzę, którzy od 25 lat staraliśmy się, może mało skutecznie, ale w każdym razie z ogromnym uporem prowadzić badania i publikować książki, to jednak w Polsce tematy związane z emigracją nie wybijały się na ten, jakby nie wchodziły do najważniejszego nurtu badań naukowych. I mamy sytuację taką, jaką mamy, jaką pan wspomniał. Ogólna wiedza o historii emigracji rzeczywiście jakaś istnieje. Taka wiedza raczej z teleturniejów. Ale już takie postaci jak Raczkiewicz nagle okazują się, wychodząc z cienia, jako kompletnie nieznane. A to przecież właściwie twórca państwowości polskiej na uchodźstwie. Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej. Człowiek, który zasługuje chociażby na to, żeby przenieść jego prochy do Polski i pochować go w panteonie najwybitniejszych Polaków. I zrobić to uroczyście. I zrobić to uroczyście.
panu profesorowi za rozmowę. Rozmawiałem z panem profesorem Mirosławem Suproniukiem, współautorem wraz z Katarzyną Moskałą tej książki, biografii fotograficznej o prezydencie na uchodźstwie Władysławie Raczkiewiczu. Odsyłam państwa gorąco do tej książki, bo jest to książka szalenie ciekawa, no i w dużym stopniu nowatorska. W zasadzie pierwsza taka książka w III RP. Dziękuję. Thank you.